sesje nasze będą transmitowane, tak to bardzo proszę. Ale godne zachowanie, pamiętajmy o najwyższej, najważniejszej gremii. To samo do gości, każdy z radnych i każdy z gości będzie miał udzielony głos, dlatego bardzo proszę, żeby nie przykrywać, bo to później nieładnie będzie wyglądało, jak ktoś będzie na zewnątrz oglądał. Otwieram pierwszą zwyczajną sesję Rady Gminy Leluk. Na podstawie artykułu 20 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku Komisarz Wyborczy w Częstochowie 1 postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 roku zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Leluk z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji Rady Gminy, wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze, wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze, złożenie ślubowania przez radnych, złożenie ślubowania przez wójta, ustalenie porządku obrad, wybór przewodniczącego Rady Gminy Leluk, przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy Leluk prowadzenia sesji od radnego seniora, wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Leluk, wolne wnioski, zamknięcie sesji Rady Gminy Leluk. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Witam wszystkie panie i panów radnych Rady Gminy Leluk 8 kadencji. Witam pana Krzysztofa Molendę, wójta gminy Leluk. Witam panią Mariannę Dziurę, radną Rady Powiatu Częstochowskiego. Witam pana Marka Widawskiego, komendanta Koniec Polu. Witam panią Alicję Grzegorczyk, dyrektora DPS w Lelowie. Nie widzę tutaj komendanta straży. Witam panią Lenę Nieśpielak, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gumiu. Witam panią Iwonę Kurę, kierownika KOS w Lelowie. Witam panią Rejman, kierownika ośrodka w Lelowie. Nie widzę pana, doktor. Witam panią Ewę Molendę, dyrektora GOP w Lelowie. Witam panią Annę Teleszko, dyrektora gminy publicznej w Lelowie. Witam panią Renatę Samek, dyrektora zespołu szkolno-przeszkolnego. Witam panią Iwonę Stryjka. Nie widzę pani Iwony. Witam panią Natalię Barską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Ślęzanach. A jest zastępca. Witam panią Muszyrę Gorsią, pełniącą obowiązki dyrektora żłobka Wesoły Maluch. Nie widzę pani dyrektor. Witam pana Henryka Nowaka, sekretarza gminy Leluk. Witam panią Wiesławę Lipowicz, skarbnika gminy Leluk. Witam kierowników referatów urzędu, panią Elżbietę Miło, pana Adama Szafrańskiego. Witam serdecznie sołtysów, sołectw gminy Leluk. Witam wszystkich państwa przybyłych na dzisiejsze obrady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowy skład 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad. Umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę panią Elżbietę Miło, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Lelowie oraz panią Wiesławę Lipowicz, wiceprzewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnych
zaświadczeń o wyborze. Proszę panią Elżbietę Miło, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej oraz panią Wiesławę Lipowicz, wiceprzewodniczącą Komisji Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze. Panie wójcie, pan wójcie. Pan Molenda Krzysztof. Dziękuję panią za wręczenie zaświadczenia. Wysoka Rado, obecnie przystępujemy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób. Po odczytaniu roty ślubowania odczytywane będą z listy według kryterium wieku, imion i nazwiska radnych. Wyczytany radnych powstaje i wypowiada słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania
Tak mi dopomóż Bóg. Odczytuję dobre ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawo Rzeczypospolitej Polskiej ślubują uroczyście obowiązki Rady Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Radny Władysław Jaworski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Ryszard Niemczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Eugeniusz Germana. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Jerzy Karolczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Marian Jamrozik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Hieronim Włodarski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Andrzej Oduliński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Jerzy Palka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Krzysztof Gęsikowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Kazimierz Błoch. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Edyta Tyjasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radna Małgorzata Rzepka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Jacek Foltyn. Radny Marcin Nowak. Stwierdzam, że radni złożyli ślubowanie i prawomocnie objęli mandaty radnego Rady Gminy Lewo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do złożenia ślubowania przez wójta gminy Lewo. Zgodnie z artykułem 29a ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku objęcie obowiązku przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Po odczytaniu rady wójt wypowie słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania, tak mi dopomóż Bóg. Obejmując urząd wójta gminy Lewów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Stwierdzam, że mój prawomocnie objął obowiązki, swoje obowiązki. Porządek obrad pierwszej sesji zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego Częstochowa 1 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji na uchwalenie Rady Gminy wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie Rady Sesji. Punkt drugi, wręczenie Rady zaświadczenia o wyborze. Punkt trzeci, wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze. Punkt czwarty, złożenie ślubowania przez radnych. Punkt piąty, złożenie ślubowania przez wójta. Punkt szósty, ustalenie porządku obrad. Punkt siódmy, wybór przewodniczącego Rady Gminy Lewów. Punkt ósmy, przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy Lewów prowadzenia sesji od radnego seniora. Punkt dziewiąty, wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewów. Punkt dziesiąty, wolne wnioski. Punkt jedenasty, zamknięcie sesji Rady Gminy Lewów. Czy rady zgłaszają propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad? Proszę, radny Włodarski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, proszę o wycofanie punktu 9 z dzisiejszych naszych obrad. Dziękuję. Dziękuję.
Są jeszcze jakieś propozycje? Jeśli z powyższym zgłaszam następujące zmiany do porządku obrad. Wykreślenie punktu 9 z porządku obrad dzisiejszej sesji. Zarządzam głosowanie nad wprowadzoną poprawką. Kto jest za wycofaniem punktu 9? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie punkt 9 zostaje wykreślony z porządku dzisiejszych obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z poprawką, którą przed chwilą żeśmy przegłosowali? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, ktoś się wstrzymał od głosu. Również nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Informuję, że wybór przewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego składu Rady w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego Rada Gminy dokona wyboru komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Przygotuje karty do głosowania, wyda radnym karty do głosowania, zbierze pod radnym wypełnione karty, dokona przeliczenia oddanych głosów, ogłosi wynik wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Sporządzi protokół z przeprowadzonego głosowania. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić wyłącznie radni. Wybór komisji następuje w głosowaniu jawnym. Proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Czy pani wyraża zgodę? Kto następny? Słucham. Radny Giermala. Czy radny Giermala wyraża zgodę? Dziękuję. Thank you.
Proszę o zadanie składu Komisji Szanowniczej. Na przewodniczącą została wybrana jednogłośnie koleżanka Edyta Tyjes. Mamy już komisję sytuacyjną. Możemy przystąpić do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Proszę o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. To tyle. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Słucham. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zgłoszę na przewodniczącego Rady Gminy Garolik, kolegę Władysława Jarowskiego. Kolega Władysław jest od paru kadencji radnym Rady Gminy. Jest od ostatniej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Uważam, że pełni to w sposób prawidłowy, także nie prowadzicie dalej. Dziękuję. Są jeszcze jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie ma osoby, że są w sobie, że wyrażą zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Gminy Lewy. Zarządzam przeprowadzenie głosowania. Ogłaszam 10-minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Dziękuję.